Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony PaiJajo, a to jest moja opinia temat bety Titanfalla. Słuchajcie, wiecie jaką jestem osobą i raczej nie jestem skłonną do nagrywania jakichkolwiek swoich opinii, swoich przemyśleń, generalnie wszystkiego co mam związanego z dzieleniem się informacjami na temat gier. Jestem stricte maszynimowcem, ale... Titanfall urzekł mnie i jest to według mnie jedna z najlepszych zapowiadających się gier w tym roku. Słuchajcie, grałem w betę. To jest to, co widzicie przed sobą na ekranie. Jest to mój pierwszy mecz. I wiecie, z początku myślałem, że tych, których na początku zabiłem, to są prawdziwi gracze. Okazało się, że to są boty. Chyba tam chyba jeden to był prawdziwy gracz. Słuchajcie, gra jest naprawdę, naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemna. Od dawna nie grałem w tak przyjemną grę. Przede wszystkim, co się składa na plus tej gry? Słuchajcie, optymalizacja. Ta gra jest naprawdę bardzo dobrze, zresztą jak na betę, bardzo dobrze zoptymalizowana. YouTube tego nie odtwarza, ale to co tutaj widzicie, to w większości jest obraz w pełnych 60 klatkach na sekundę. Ustawienia mam tutaj pomiędzy, tak nie wiem... Między średnie a wysokie, tam chyba jakiegoś post-processingu nie było. No i oczywiście anti-aliasing, bo anti-aliasing naprawdę... Znaczy, moja karta naprawdę nienawidzi anti-aliasingu. Tutaj gościu próbował być mądrym snajperem, oczywiście jak zwykle mu nie wyszło. Słuchajcie, co jeszcze można powiedzieć o tej grze? Co spodobało mi się w tej grze? Jest przede wszystkim wciągająca rozgrywka. Dynamika tej gry jest tak szybka, tak wartka, że lepiej nie mówić. Nie ma czasu na kampienie. Kamper w tej sytuacji jest automatycznie przegrany. Tak jak widzicie, gra tytanami, no ludzie święci. Gra tytanami w tej grze jest po prostu fenomenalna. Niestety grę tytanami, no nie posiadłem zbyt dobrej. Nie w moim guście jest granie tytanami, wolę biegać. Co jeszcze można powiedzieć o tej grze? Przede wszystkim nieprzesadzony futurystyczny świat. Biorąc pod uwagę na przykład takiego Crysisa, który no według mnie był zbyt przesadzony w kwestii futurystycznych rozwiązań. Był jakoś według mnie zbyt skomplikowany. Grałem w betę Crysisa, no nie przypadł mi do gustu. Był troszeczkę zbyt wolny, zwłaszcza tryb Hunter, gdzie trzeba było po prostu kampić. Titanfall jest, można tak powiedzieć, między Crysisem a Black Opsem 2. Ma rozwiązania takie bardziej futurystyczne z Crysisa, ale jednocześnie nie jest tak przesadzony jak w wypadku Black Opsa 2. No i przede wszystkim wciąga jak diabli, grać się chce. Nie wiem czy kupię grę w dniu premiery, ale na pewno, na pewno ją zakupię, jakoś niedługo po premierze. Może zejdzie jakoś z ceny, aczkolwiek wątpię. Będę czekał na jakieś promocje. Dobra. I jeszcze z takich plusów, przede wszystkim epilog. Prolog, epilog. Każdy mecz nie zaczyna się odliczanie, tak jak w Call of Duty albo w Battlefieldzie, tylko zaczyna się przylotem i odlotem. Każda z drużyn przylatuje tam jakimś tam... Nie wiem, czy to są śmigłowce, czy cholera wie, co to jest, jakieś statki kosmiczne. I każda przegrana drużyna kończy mecz ucieczką. Ma bodaj 40 sekund na przeżycie na mapie, po czym przelatuje statek tam w określonym punkcie. I drużyna musi albo przeżyć na mapie do końca, albo uciec właśnie w tym statku. I co jest według mnie bardzo fajnym, unikatowym chyba rozwiązaniem, bo nie wiedziałem, żeby... po zakończeniu meczu był jeszcze jakikolwiek epilog. Dobra, ale żeby nie było też zbyt różowo, przedstawię minusy, jakie dostrzegłem w becie. Nie jest ich dużo, bo naliczyłem ich 3, ale są to minusy, które zdecydowanie mi przeszkadzają. Przede wszystkim sztuczna inteligencja botów, a raczej jej brak. Słuchajcie, bieganie botów, czasem nawet wyskakiwałem na boty, one na mnie nie reagowały. Sztuczna inteligencja zdecydowanie jest do poprawy. Druga sprawa, smart pistol. Słuchajcie, ta broń
O ile na PC-cie jeszcze nie jest tak OP, ponieważ wiadomo, myszka to, myszka w porównaniu do pada to jest dużo bardziej precyzyjne urządzenie, przez co łatwiej namierzyć wroga i go zabić. O tyle Smart Pistol czuję, że na konsolach będzie bronią nieco OP według mnie, przez co no, wpłynie to na rozgrywkę. Mi Smart Pistol w ogóle nie przypadł do gustu. Nie cierpiałem go podczas bety. Ile razy ktoś po prostu biegając sobie mnie zabił. Przez co no, to było irytujące. I trzecia sprawa, coś co... No nie wiem, czy będzie minusem, ale zdecydowanie coś, czego brakuje. I nie wiem, czy to będzie, ale na razie w becie tego nie widziałem. Chodzi tu mi tutaj o dedykowane serwery. Słuchajcie, dedykowane serwery według mnie w grach FPS to jest podstawa. Nie wiem, jak będzie wyglądała sytuacja z cheaterami. Nie wiem, jak będzie sytuacja z ustawianiem ustawień w grze. Ale wiem, że dedykowane serwery w Call of Duty czy w Battlefieldzie zawsze dobrze się sprawowały. No i w sumie to by było tyle. To była moja opinia na temat Titanfalla. Być może jak zakupię, będę puszczał jakieś gameplaye. To już jest koniec. Jak widzicie, jeszcze udało mi się jednego gościa na koniec załatwić. I wow, piękna, ależ jaka piękna ucieczka. Dobra, podzielcie się swoją opinią na temat Titanfalla w komentarzach. I do zobaczenia w przyszłości, nie wiem, dalszej lub bliższej. Na razie.